Czy wiesz, że zdjęcie, które wysyłasz do internetu, pokazuje twoją lokalizację? Oglądaj film do końca. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów oraz zostaw łapkę w górę, a teraz zaczynamy. Istnieje strona, która na podstawie dowolnego zdjęcia jest w stanie określić twoją lokalizację. Już pokazuję. A więc uruchamiamy przeglądarkę internetową. I wchodzimy na stronę, którą widzicie na ekranie. Link do tej strony jest w opisie filmu. Następnie przesuwamy nieco niżej i tutaj należy załadować zdjęcie, z którego chcemy określić lokalizację. A więc jeżeli na przykład wasz znajomy wysłał na Instagrama jakieś zdjęcie, to możecie to zdjęcie pobrać na swój telefon, a następnie sprawdzić, gdzie dokładnie to zdjęcie było robione, jaka jest lokalizacja tego zdjęcia. Więc aby takie zdjęcie załadować, klikamy tutaj przeciągnij i upuść. Dzięki temu przeszliśmy do galerii telefonu. Teraz wybieramy zdjęcie, zaznaczamy to zdjęcie i ono się ładuje na stronę, więc chwilę musimy zaczekać. Zdjęcie zostało załadowane. Jak możecie zauważyć, strona jest w stanie odczytać ze zdjęcia tak zwane metadane obrazu, informacje takie jak ustawienia aparatu oraz lokalizacja. Więc przesuwając nieco niżej, mamy tutaj takie informacje jak nazwa tego zdjęcia, rozmiar pliku, typ pliku, następnie mamy nawet rozdzielczość tego zdjęcia. Mamy informacje o tym, kiedy zostało utworzone, z dokładnością do godziny. Następnie mamy tutaj ustawienia aparatu, a więc informacje o tym, jakie urządzenie wykonało to zdjęcie, jaki był model tego urządzenia. Przesuwając nieco niżej, mamy tutaj nawet informacje o tym, jakie ISO było. No i poniżej mamy informacje o lokalizacji. Jak widzicie, na podstawie zdjęcia, które wrzucacie do sieci, dowolna osoba może uzyskać na wasz temat mnóstwo informacji. Między innymi takie informacje jak jaki macie telefon, czy chociażby to, gdzie mieszkacie, ponieważ wasza lokalizacja jest często ukryta właśnie w zdjęciach. Więc zanim udostępnicie swoje zdjęcie na social mediach, to warto pomyśleć o swojej prywatności. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, napisz komentarz, no i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Zobacz też inne moje filmy. Cześć!